Are you ready? Follow me, follow me, follow me. Los Angeles dzień pierwszy. Po tym szalonym Nowym Jorku tutaj czuję się jak na wakacjach, choć Ewa, producentka, nie daje mi zapomnieć, że na nich nie jestem. Idziemy teraz do stylisty, który ubiera wszystkie gwiazdy tutaj na tak zwany czerwony dywan, czyli na przykład na galę rozdania Oscarów. Tak jest. Tudzież Grammy Award, którą już wkrótce będę odbierać również ja, tutaj potrzeba brać do spotkania z dywanem. Paul Otte ubiera takie gwiazdy jak Betty White, Katharina Graham, Larry King i nie był zachwycony moim wyglądem. Pierwsza afera wynikła z powodu stanika, a raczej jego braku. Do you even wear a bra? Sometimes I do. So it's, people in Europe, I was just in Europe, they do wear bras, they have bras. So of course they do. Is this the way, what do you sleep with? With a t-shirt with Einstein on it. Einstein, so you dream about E equals MC squared? He wore clothes. That man had clothes. No miał, miał. Po dłuższej dyskusji Paul przyniósł mi stanik. Ale za rogiem kolejna afera. Mój style. Street style. Albo no style. Your style is not a style. You need to have I can style. Show you. I can show you my shoes that I bought in New York. But... Oh, so those are cute. I love those. Szaleństwo. Naprawdę jakimś cudem udało nam się dotrzeć do finału. Dad, do you want to see the street girl? Yes. Show you what a street girl can look like when she comes to Beverly Hills. Na chwilę pięknie, a za chwilę kłótnia o Christina Aguilera. I just met her the other day. She's very happy. Nie mogłam w to uwierzyć. Był po prostu bezlitosny. Swoją drogą, chcesz sobie zrobić promocję? Przytyj. W Los Angeles na pewno będziesz na językach. Potem dostałam jeszcze jedną sukienkę, potem prośby o zaśpiewanie na gali Paula, której niestety nie mogłam spełnić, gdyż w tym samym czasie miałam zabukowane już studio w Vegas. A na koniec dostałam naprawdę piękny prezent, bo książkę, którą chłopcy napisali o swojej przyjaciółce, Anne Nicole Smith. To był długi dzień. Ale jakże owocny. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.